Ptaszych Rzeże spotkałem się z bardzo dobrym przyjęciem dyrektora Antoniego Biliczaka. Skierował mnie do niego mój dyrektor i profesor Erwin Axer. Byłem tuż po skończeniu studiów reżyserii w PWSD Warszawa i to była jesień 1961 roku. Kierownik artystyczny Jerzy Goliński powierzył mi reżyserię 3 jednoaktówek Sławomira Mrożka, który był wtedy młodym, wstępującym dramatopisarzem. To miała być prapremiera tych jednoaktówek. Dostałem znakomitą obsadę. Pamiętam Gwiazdowskiego, Maklakiewicza i Wojtycha. Tych 3 doskonałych aktorów, którzy grali w tych wszystkich 3 jednoaktówkach, to znaczy w Karolu i na Pełnym Morzu obsadę stanowiły 3 postacie główne i 1 dodatkowa, a w Strypisie 2 postacie tylko. Doskonali aktorzy. Pracowało nam się bardzo, bardzo dobrze. Ja byłem wtedy bardzo młodym reżyserem. Ten debiut odbył się 31 grudnia 1961 roku. Wspominam to przedstawienie bardzo dobrze. No, udało się, to był sukces. Pisano o tym przedstawieniu, między innymi mój taki opiekun wtedy, Andrzej Wirt, specjalista od współczesnego teatru, napisał znakomitą recenzję w Nowej Kulturze, pamiętam, i przyjechał na to przedstawienie także mój profesor z Warszawy, Erwin Axer, który je zaakceptował. I to był pierwszy krok, który postawiłem na Wybrzeżu. Zostałem zaangażowany na pół etatu przez dyrektora Biliczaka i do moich obowiązków należało przygotowanie 2 przedstawień w ciągu sezonu. Przygotowałem ich kilka. Były wśród nich różne pozycje, między innymi pamiętam Dziś wieczór improwizujemy Pirandella, sztukę, która bardzo mi się spodobała. Pierwszy raz zobaczyłem ją, będąc na stypendium w Atenach. Znakomite przedstawienie w Grecji. Przetłumaczyłem tę sztukę na polski i tu z kolei Jerzy Goliński zgodził się, żeby to wystawić. Wystawiliśmy to. Też Gwiazdowski grał główną rolę męską. Bogusława Czosnowska główną rolę kobiecą, byli i inni, spory zespół. Były i inne przedstawienia, jak na przykład Andora Frisza, do której już miałem okazję sprowadzić świeżo po szkole teatralnej w Warszawie po wydziale aktorskim Marysię Głowacką, Jurka Sieradzińskiego. To było to pokolenie. Potem pracowałem z Tadeuszem Borowskim na Wybrzeżu. To była taka pamiętna praca, mianowicie Tadek Borowski, mój przyjaciel, grał służącego w Skąpcu Moliera. I tak się złożyło, że na tydzień przed premierą zachorował aktor pan Burzyński, który grał samego Harpagona, główną rolę. A zarówno dyrektor Biliczak, jak dyrektor Goliński mieli taką zasadę, bardzo słuszną, z szacunku dla publiczności wynikającą, że jak jest premiera ogłoszona, to musi się odbyć. I pamiętam ten moment, kiedy rozmawialiśmy z dyrektorem Golińskim, to co my zrobimy w tej sytuacji? Burzyński jest ciężko chory, poszedł do szpitala, nie może grać. I ja wtedy powiedziałem: panie dyrektorze, mój dobry przyjaciel, aktor Tadeusz Borowski ma świetną pamięć, był znany z tego już w szkole teatralnej. Ja to pamiętałem.
gdybyśmy zaproponowali tatkowi Borowskiemu zagranie tej roli? Został wezwany. Kiedy usłyszał tę propozycję od dyrektora Golińskiego, to zbladł, pamiętam. Chwilę się zastanawiał i powiedział, wezmę to. I rzeczywiście w ciągu tygodnia nauczył się ogromnej roli. Znakomici perukarze i charakteryzatorzy teatru go przerobili na pana w średnim wieku, niekoniecznie już na starego, ale na pana w średnim wieku. Zagrał znakomicie całą premierę. Pamiętne wydarzenie w jego życiorysie aktorskim i w moim reżyserskim. No ale potem jakoś współpraca się zakończyła. Upłynęło parę lat, kiedy ja pracowałem już wtedy w teatrze w Toruniu i zwrócił się do mnie dyrektor Biliczak z propozycją powrotu na Wybrzeże. Ja zawsze Wybrzeże wspominałem bardzo miło, więc przyjąłem to z wielkim zainteresowaniem, z radością i pamiętam, że wynikły z tego dwa kolejne przedstawienia, mianowicie to był 4 lipca bodajże autora amerykańskiego Hanleya. Główną rolę grał Andrzej Szalawski, znakomity aktor. W znakomitej scenografii Alojzego Bunsza, z którym pracowałem już wcześniej, a i później. I drugie przedstawienie to była Noc listopadowa Wyspiańskiego. Miałem też znakomitą, liczną obsadę. Poprosiłem dyrektora Biliczaka o statystów, bo tam jest potrzebny oddział wojska, które zwołuje Wysocki do powstania. I dyrektor Biliczak załatwił możliwość wykorzystania oddziału 40 kadetów ze szkoły morskiej. To byli młodzi mężczyźni, zdyscyplinowani, znakomicie przygotowani fizycznie. Sceny zbiorowe z ich udziałem, przemarsze wojska, ataki tego wojska polskiego na ruskie armaty. To były wspaniałe sceny. Przedstawienie się bardzo udało. Było grane z wielkim powodzeniem, pamiętam, co to był. To był rok 67 i to przedstawienie równocześnie coraz mniej podobało się władzom, jakie tam wtedy były, partyjnym, komunistycznym, i przedstawienie zostało zdjęte z afisza. A mnie dyrektor Biliczak powiedział, że władze zażądały od niego, żeby mnie więcej nie angażować. Bardzo to przykro przeżyłem, ale akurat wtedy tak się złożyło w moim życiorysie, że obejmowałem dyrekcję teatru w Lublinie. No więc nie poszedłem na Wybrzeżu, nie zostałem na Wybrzeżu, a wtedy przeszedłem do Lublina. I minęło wiele lat. Mój Lublin, kilka lat dyrekcji teatru tam. I mój Wrocław, kilka lat dyrekcji teatru współczesnego we Wrocławiu. I jest jesień którego roku? 1981 roku. Solidarność. Pełny płomień Solidarności płonie. I na jesieni tego roku, to jest rok 1981, wrzesień, dostaję telefon z Wybrzeża. Myślę, że mogę przypomnieć nazwisko. Nie pamiętam się imienia, ale pamiętam nazwisko pani Słojewskiej. Halina. Która była wtedy przewodniczącą koła ZASP-u. Telefon, czy ja bym nie przyszedł na dyrekcję teatru Wybrzeże.
To było niesamowite. Wybrzeże chciało mnie, Wybrzeże, które wtedy było stolicą Polski praktycznie, chciało mnie znowu. Powiedziałem pani Słojewskiej, że to jest wspaniałe, że to jest niesamowite i że ja bardzo bym chciał. Ale czy będzie to możliwe, to nie wiem. Pojechałem na rozmowę na Wybrzeżu. Odbyłem rozmowę z całym zespołem, która była radosna. Ludzie zapraszali mnie. No, bardzo to przeżyłem i pamiętam do dziś, jako wielkie, wspaniałe, ciepłe, takie ciepłe, mało ciepłe, gorące przeżycie. Wróciłem do Wrocławia, rozmawialiśmy z żoną. Rozmawiałem z kilkoma najbliższymi kolegami w teatrze. Nie mogłem tego szerzej, że tak powiem, publikować. Doszedłem do wniosku, że nie mogę zostawić mojego zespołu wrocławskiego, który był wtedy znakomity. Robiliśmy dobre i ważne rzeczy. No i cóż, no i musiałem zadzwonić, że to jest niemożliwe. Ale pozostało we mnie takie światło z tamtego spotkania na jesieni 1981 roku. A potem minęły lata, skończył się mój teatr współczesny we Wrocławiu, skończyła się moja praca w Polsce w dramatycznych okolicznościach, ale to osobna opowieść. Jestem w Ameryce, pracuję tutaj. No i znowuż dostaję sygnał z Gdańska od przyjaciela mojego aktora, znakomitego aktora Jurka Kiszkisa, że zmienia się dyrekcja Teatru Wybrzeże i że ja byłbym potrzebny. To było też niesamowite dla mnie. Pomyślałem sobie, że ja nie mogę odmówić, że muszę się dowiedzieć, jak to jest naprawdę, czy ja mógłbym tam pracować, już tyle lat minęło. No ale tak, otrzymałem oficjalne zaproszenie od wojewody gdańskiego na przyjazd, bardzo konkretne, ze zwrotem kosztów podróży, hotelem. Wyglądało to bardzo poważnie. Przyjechałem do Gdańska. No i zderzyłem się z pełnymi niechęciami, z pełnymi niechęci wzmiankami prasowymi. Pamiętam w Gazecie Wyborczej o moim przyjeździe. Spotkałem się z zespołem, ale no cóż, który to mógł być rok? Chyba 2010, coś koło tego. W każdym razie już nie było tego entuzjazmu, jaki był w 81 roku. Ludzie wyglądali na wypalonych, nawet na rozczarowanych tym, co się dzieje w kraju. I wyszło na to, że nie dogadaliśmy się na robienie teatru razem. Atmosfera wokół teatru i atmosfera wewnątrz teatru okazała się dla mnie, powiedziałbym, taka no, nieprzenikniona. Doszedłem do wniosku, że nie mógłbym tam robić tych wielkich rzeczy, które były potrzebne, które robiłem kiedyś. Częściowo także i z tymi ludźmi, bo oczywiście część zespołu była nowa. I to się nie udało. I to się nie udało. No i taki był ostatni mój teatralny kontakt z Wybrzeżem, ale powstał potem jeszcze jeden. Mianowicie mój młody przyjaciel, syn scenografki Jadwigi Pożakowskiej, z którą pracowaliśmy wielokrotnie i bardzo owocnie. Ona robiła wiele znakomitych scenografii do moich przedstawień, zarówno na Wybrzeżu, jak i gdzie indziej, we Wrocławiu, w Warszawie. Otóż Piotr Pożakowski, doktor Pożakowski wtedy, już zwrócił się do mnie, że on ma liczne bardzo materiały na temat prac swojej matki. Czy ja bym nie napisał książkę? No, byłem już znany wtedy jako autor książek z historii teatru. To mnie ogromnie zainteresowało.
podjąłem taką pracę. Piotr Pożakowski zgromadził znakomicie zachowane, ogromnie kompletne, powiedziałbym, materiały na temat pracy Jadwigi, projekty, scenografii, recenzje, jej własne wypowiedzi. Napisałem taką książkę. Została wydana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku i zostałem zaproszony na premierę książki, tym razem nie na premierę przedstawienia teatralnego, ale na premierę książki. Przyjechałem tam wtedy, zawsze dobrze czułem się na wybrzeżu. Przyjechałem na tę premierę i jest taka książka i w ten sposób ja także w jakiś sposób zostaję na wybrzeżu.